Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj u kolegi Mariusza Tusika, kiedy jesteśmy w miejscowości Sopki, zmuszeni jesteśmy nagrać o gołębniku film w gołębniku, gdyż mamy takie warunki, raz, że wiatr wieje, a dwa, że jeszcze tutaj na polu przy okazji się odbywają jakieś żniwa, tak? Tak, no i wiadomo, że kombajn jeździ. Sezon żniwowy, tak się większy. No. Także tutaj jest normalna rzecz, no, unikniemy tego. Ale ja teraz wyjdę na chwilę, pokażę, bo te gołębie trenują, to proszę Cię nie dziwić jakości dźwięku, bo najprawdopodobniej będzie wiał wiatr i będzie hałas, ale na gołębie możemy popatrzeć. I za chwilę do Mariusza wrócimy. O, proszę, zobaczę tutaj. Stado lata, jedno, stado drugie. Tutaj jeszcze jedna większa grupa gdzieś była. O, akurat jest dobrze, bo chwilowo kombajn pojechał i mamy te gołębie. O, widzimy. O, tam jest grupa. Chodźmy, wejdźmy jednak, bo zaczyna wiać. Cieszę się dobrym zdrowiem, wiesz, fajnie, fajnie latają. Możesz pokazać, jak to wygląda u mnie, o, na tu tym. Widzimy. Także tutaj mamy jedną, tam mamy drugą za tym. Tu mamy teraz grup, godzinę 18, chyba 15, zaraz one będą wchodzić, będziemy widzieć, ile tych gołębi jest, one się tutaj odbijają, statystyki codziennie kolega tutaj stara się prezentować i widzimy zawsze na bieżąco, jak wyglądają ubytki, przybytki, bo też się zdarza. Staram się pokazać to na bieżąco, żeby każdy widział, na pewno są hodowcy ciekawi swoich gołąbków, czy są, czy nie ma, tak, no, oczywiście mam też telefony i tak dalej, ale przeważnie można na stronę sobie wejść, chodzi ktoś sobie na nazwisko, klika sobie, ogląda swoje gołąbki i mamy wtedy, że tak powiem, cały przegląd. Tu właśnie, a my mamy teraz przegląd, właśnie możemy zobaczyć, o, te gołębie lotujące. One już tu zbliżają, bo już chodzą parę minut ładnych, zbliżają się, bo już czują porę karmienia, także no. Tutaj powiedz, takie treningi wykonujesz jak często, takie obloty, codziennie? To jak pozwala mi, jak pozwala pogoda, ale przeważnie rano i wieczorem. Tak? Dzisiaj to mieliśmy akurat troszeczkę pecha na początku, gdy zaczyna padać deszcz, ale odrzuć podpuściło, Mariusz się wypuścił. O, i widzimy, piękna grupa. Pozytywne jest, że odchodzą, tak? Tak, nie? Troszeczkę, no, troszeczkę się teraz ten, zrobiłem kilka lotów już takich treningowych wywózek, wiesz, no i tak widzę, że jeszcze trzeba mniejsze odległości robić, bo to jednak na daleką drogę to za wcześnie jest. Mamy jeszcze dużo czasu, prawda, nie podaję też na stronie oficjalnych lotów konkursowych czy lotów treningowych takich, no bo wiadomo, to jest uzależnione od pogody, od warunków. I też tak? Jeszcze właśnie treningi, żeby zacząć konkursy, trzeba skończyć treningi, a nie ma sensu dawać gołębi niewytrenowanym na lot. To jest podstawa, tutaj hodowcy też muszą zrozumieć, że plany są zawsze jakieś tam założenia poczynione, natomiast jak będzie w rzeczywistości, to wszystko zależy od kondycji gołębi, pogody. Tutaj mówiliśmy też o zdrowiu, ty akurat tutaj rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że mało siadają, bo zaraz wychodzić. Tak, one już mają swoją godzinę, także już tam jeszcze tam. Tak, tak. Tam tutaj za gołębnikiem. Tu jest ta powietrze. Już ta kamera tego nie widzę, ale ja tą grupę stąd widzę, ale kamera tego na pewno nie uchwyci. Mówię, ich pora karmienia, także one... Tutaj w zdrowiu, jak mówiłeś, miałeś problemy jakieś zdrowotne, większe czy coś? Przeważnie na każdym gołębniku zawsze jakieś występują, mniejsze, większe. Dużych nie było, większych nie było. Oczywiście doktor Myszkowski przyjeżdża raz w miesiącu, przeważnie bada, robi badania. Cały czas piszemy na stronie. Telefonicznym, tak, tak, jesteśmy w kontakcie, piszę na stronie przebieg badań i tak dalej. Są też zdjęcia udokumentowane. Piszemy to, co się wydarzyło na gołębniku, co jest, jakieś tam były delikatne, nawet jakieś tam było zapalenie pola, czy coś takiego, od razu przeciwdziałamy temu. Dużą, szeroką profilaktykę prowadzimy na tych właśnie produktach Tauben Medic, bardzo fajne, polecam każdemu, naprawdę bardzo fajne są, jeśli chodzi o profilaktykę. Nie są to antybiotyki, to są środki takie ziołowe, ale naprawdę, naprawdę można. Gołębie nie wymagają to antybiotyków. Jak widzimy, te grupy gołębi chodzą. Tak jak powiedział Mariusz, za chwilę będą siadać, a my sobie popatrzymy najwyżej na komputerze, jak one sobie będą się odbijać. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot. No, nim tutaj, wprawdzie się pożegnaliśmy, ale tutaj możemy teraz zobaczyć, jak te gołębie wylądowały, wchodzą sobie tutaj. O. Tak jeszcze nie chcą za bardzo, co? Ty masz gwizdek jakiś? Jest taki pomagier, wiesz? Ultradźwiękowy? Tak, nie ultradźwiękowy. Myślałem, bo to dla psów takie są też wtedy. No nie, normalny. Ja może wyjdę i z zewnątrz popatrzę, co? Tak, o, zobaczmy, one tutaj siedzą teraz na gołębniku, tutaj na wlotach już, o. Ta grupa, te truskawki trochę ci za ten przedeptam.
jeszcze raz za dźwięk, ale tu wiatr jest i za chwilę kombajn podjedzie. Kamil, tam wszystko rejestruje się, patrzysz? Do widzenia, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję.